Halo? Hello, hello! Tu Flipiński, witam was bardzo serdecznie. Przygotowałem dla was dzisiaj specjalny materiał na temat kotów polskiej sceny YouTube'owej, jeśli chodzi o gaming. Oczywiście, no nie będziemy gadać tutaj dosłownie o kotach, tylko o największych gwiazdach naszego polskiego YouTube'a. Tak więc, Kiciu, mógłbyś? Koniec. Nie! Uff. Tak więc wróćmy może lepiej do ludzkich twórców wideo. Tak więc, czym jest YouTube? Jest to strona internetowa, społecznościowa, a zarazem miejsce, gdzie możecie wrzucić swoje własne wideo i podzielić się nim ze światem. Istnieje ona 11 lat, lecz powoli oczywiście zdobywała swoją popularność, także i w Polsce. Zauważyłem, że około od 6 lat pojawiają się polskie let's play. Mniej więcej w 2010 roku mieliśmy już okazję zobaczyć pierwsze let's play ze starszych gier. Ale pewnego dnia pojawiło się to. Jest to oczywiście Minecraft, nie bójcie się, nie gryzie. Jest to idealny przykład, na którym możemy opisać rozwój naszej sceny gamingowej. Ponieważ zaczęło się od tego, że Minecraft był mroczną i tajemniczą grą, gdzie nie mieliśmy żadnego tutorialu i ludzie nie mieli skąd brać informacji na temat, jak grać w daną grę. Dlatego, co zrobić w takim wypadku? Oczywiście wchodzimy na Google i szukamy jakichś poradników. Dzięki temu bardzo łatwo można było znaleźć w pierwszych wynikach wyszukiwania linki do twórców wideo, którzy pokazywali, jak stworzyć tak zwany kill-off. Oglądając te filmy, gracze dowiadywali się coraz więcej na temat swojej gry oraz bardzo szybko wciągnęli się w przygody swoich pierwszych YouTuberów. Od tego dnia zaczęło przybywać coraz więcej widzów. Oczywiście to zasługa lajkowania, komentowania i udostępniania filmów twórcy. Ale oczywiście też bardzo wiele informacji rozeszło się pocztą, drogą pantoflową, a raczej po prostu na przerwie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Po wielu godzinach spędzonych przy oglądaniu filmów swojego ulubionego twórcy, widzowie bardzo przyzwyczaili się do danej osoby oraz polubili ją w większości przypadków. Z czasem widzowie chcieli oglądać coraz więcej, na przykład inne gry w wykonaniu swojego ulubionego twórcy albo fragmenty jego życia w postaci vlogów. Po latach oglądania, jak się sami domyślacie, odbiorcy stali się prawdziwymi fanami, a youtuberzy zostali gwiazdami internetowymi, którzy są rozpoznawalni w całej Polsce. Powinniśmy być naprawdę dumni z naszej polskiej sceny YouTube'owej, ponieważ YouTube dociera do 13,5 miliona Polaków. Jest to naprawdę dużo. Może to nie są setki milionów, ale weźmy pod uwagę to, że Polaków nie ma tylu co Chińczyków oraz mówimy w naszych let's playach po polsku, a nie po angielsku, co nie dociera do tak wielu osób. Ale jeśli uwzględnimy fakt, ilu tak naprawdę jest Polaków, to wypadamy naprawdę nieźle. Myślę, że jesteśmy w czołówce. Sporo się zmieniło od czasów pierwszych filmików z Minecrafta w naszej społeczności. Na pewno rozrosła się ona. Nadal są dzieci, ale można zauważyć, że jest coraz więcej osób dorosłych i poważnych, którzy lubią po prostu oglądać lub nagrywać gry. Zwróćmy uwagę też, że w dzisiejszych czasach youtuberzy mają coraz lepszy kontakt z widzami, prowadzą snapchaty i fanpage'e, gdzie mają bardzo fajny kontakt z widzami. Na szczęście nie wszystko się zmieniło. Widzowie nadal nie mogą się doczekać filmu swojego ulubionego twórcy oraz nie zmienili się także hejterzy. Myślę, że jeśli YouTube będzie się rozwijał cały czas w tym samym tempie, to za kilka lat może on naprawdę poważnie zaszkodzić telewizji, ponieważ młodsze pokolenie coraz bardziej od niej odchodzi. Oni nie chcą oglądać narzuconych przez kogoś programów, lecz mogą w dzisiejszych czasach sami wybrać to, na co mają ochotę, w jakiej chcą porze. Uważam, że to tylko kwestia czasu, gdy na YouTubie będzie tyle ciekawych i wartościowych materiałów, że ludzie na dobre zrezygnują z telewizji i będzie ona się ratowała poprzez zapraszanie do Tańca Gwiazdami Reziego albo innych. Przecież to nie tylko telewizja kształtuje celebrytów. Najwięksi youtuberzy już teraz mają olbrzymie zasięgi. Informacja, którą zamieszczą w filmie, trafia do miliona młodych Polaków. A pamiętajmy, w którą stronę zmierzają dzisiejsze czasy oraz jakie jest młode pokolenie. 3 miesiące temu zakończyliśmy rok 2015
i chcielibyśmy poznać może jakiegoś youtubera albo youtuberkę roku. Tak więc ja wraz z firmą Lenovo oraz jury chcieliśmy was zaprosić na wielki konkurs Lenovo Gaming Stars, który wyłoni youtubera, youtuberkę oraz wideo roku 2015. Statystyki zapewni nam Sotrender. No i warto wspomnieć o nagrodach, bo nagrody są dla was oraz dla youtuberów. Youtuberzy będą mogli otrzymać profesjonalne warsztaty, które powinny im pomóc w tworzeniu coraz lepszych wideo. Są to zajęcia z montowania, zajęcia z audio, tak więc bardzo, bardzo przydatna umiejętność dla waszych ulubionych youtuberów. A dla was Lenovo przygotowało naprawdę świetne nagrody. Główną nagrodą jest laptop Lenovo Y700 oraz 6 razy zestaw sprzętu gamingowego i nagrody pocieszenia, a za co wystarczy uzasadnić twój wybór, dlaczego głosujesz na tego youtubera. Tak więc ja na przykład zagłosuję na Gimpera, dzięki któremu zacząłem nagrywać coraz więcej filmów i jest po części moją inspiracją. Wy oczywiście zagłosujcie na swojego. Konkurs trwa od 14 do 31 marca, tak więc bierzcie udział, bo chciałbym, żeby ktoś z moich widzów zgarnął dla siebie laptopa, czyli główną nagrodę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć do opisu, tam znajdziecie wszelkie potrzebne materiały i informacje. Bierzcie udział i niech wygra najlepszy. Do zobaczenia, pa pa.